A więc jesteśmy na ostatnim tak naprawdę etapie przygotowań Stali Mielec w Hiszpanii, w El Albair. Dzisiaj ostatni wieczór, wszystkie treningi odbyły się, wszystkie mecze kontrolne odbyły się. Moim gościem szkoleniowiec biało-niebieskich, Kamil Kiereś. Trenerze, co ten obóz tak naprawdę dał Stali Mielec? I jak pan oceni to wszystko, co tutaj się wydarzyło? No za nami z nazwy okres przygotowawczy, także tutaj naszym celem było zbudować drugi etap przygotowań. Wiadomo, że te przygotowania objętościowe nie były duże, bo można powiedzieć od momentu, kiedy rozpoczęliśmy pierwszy trening w Polsce, a rozegramy mecz z Puszczą, to jest etap 5 tygodni, także najpierw te 2 tygodnie mocnego ładowania akumulatorów w Polsce, treningi objętościowe, intensywne, motoryczne, dużo biegania, dużo siłowni, dużo gier. No tutaj zawitaliśmy do Hiszpanii ze względu też na warunki, na pogodę. Drugi etap przygotowań, no bardziej w ujęciu taktyki, przygotowania drużyny do pierwszego spotkania, ale też drugi tor przygotowania zespołu do długości sezonu, bo przed nami 16 spotkań, wiele wątków wypracowanych tutaj, bardzo dużo treningów odbyliśmy, takich w wymiarze 2 treningów podczas jednego dnia. Także te zadania, które zrealizowaliśmy, zaplanowaliśmy, to można powiedzieć, że zostały zrealizowane bez zakłóceń pogodowych. Sądzę, że te sparingi, mieliśmy tutaj do dyspozycji 3 sparingi, miały na celu to, żeby to, co, nad czym pracujemy, a staraliśmy się pracować nad takimi rzeczami bardziej kreatywnymi, dużo pracowaliśmy nad ofensywą, nad momentem też pressingowym, staraliśmy się to wykorzystać w sparingach z tymi mocnymi rywalami. Dzisiejszy sparing, moim zdaniem, bardzo mocny rywal, który no, jest już widzę szwedzkiej, długo gra tym ustawieniem, także no, te wymagania dzisiaj były bardzo duże i można było jak gdyby zweryfikować te działania na tle silnych rywali. No właśnie, wszystkie treningi odbyły się, tak naprawdę jedna komplikacja, ale to niewielka, bo mecz sparingowy pierwszy został przesunięty z wtorku na środę. Natomiast no, dzisiejsza gra Stali Mielec, jakby pan pokrzepił serca kibiców, ponieważ no zespół wyglądał troszeczkę na zmęczone. Czy to kalkuluje pan, że gdzieś tam do startu rundy jesiennej jeszcze nabierze świeżości? Tak powiedziałem, za nami okres przygotowawczy, który jeszcze nie ma zakończonego etapu, bo teraz wracamy do Polski, jest 3 dni regeneracji. Za mną kilkanaście lat pracy na poziomie centralnym, w większości w Ekstraklasie. Wielokrotnie przygotowywałem drużynę do sezonu i zawsze okres przygotowawczy traktowałem jako przygotowawczy. Także no, nigdy nie jest tak, że zawodnicy już czują się optymalnie. Tym bardziej, że teraz te okresy są, tak mówię, mała objętość w krótkim czasie. Dopiero weszliśmy w 4. okres przygotowań, także jest to tak zaplanowane, że właśnie na tym etapie z jednej strony jeszcze pracujemy, ale częściowo schodzimy. Myślę, że optimum jeszcze nie ma. Mamy dopiero dzisiaj środę, wrócimy dopiero w niedzielę po odpoczynku do zajęć i mecz z Puszczą jest dopiero w piątek, w następnym tygodniu, za kilka dni. Ja powiem uczciwie, my też tutaj pracując, mając do dyspozycji 3 sparingi, no też ja zawsze powtarzam, że praca z drużyną to są też bieżące problemy. No też jest wiele wątków, których trzeba ogarnąć. Wiadomo, że z perspektywy jesieni zabrakło nam sporo minut dla młodzieżowców. Ściągnęliśmy Pingota, ściągnęliśmy Strzałka. Jest Gerstenstein, jest Stępień, jest Rozwadowski, jest Dudek. Też staraliśmy się tych chłopaków bardzo szeroko w różnych konfiguracjach wkomponować, żeby wiedzieć, jak z nich korzystać. To też wymaga gdzieś tam ustawienia na sparing, by coś sprawdzić. Wiadomo, że odszedł Michał Trąbka, kontuzjowany jest Matthew Gulimier. W jakimś stopniu też trzeba szukać rozwiązania pod kątem 8. Także tych rozwiązań jest jakby szeroko różnych, zakrojonych, jakby, żeby to weryfikować. I też tak podążaliśmy. Dzisiejszy sparing, oczywiście, on nie miał takiego, powiedzmy, dobrego wymiaru pełnego jak ten z Ukraińcami, ale też moim zdaniem rywal wysoko poprzeczkę zawiesił. Tak powiedziałem na gorąco po meczu. Początek meczu jak gdyby poza kilkoma prostymi stratami gdzieś tam na własnej połowie, ale też staraliśmy się budować grę od własnej bramki. To też wymuszało pod pressingiem jakieś błędy, ale kiedy to poprawiliśmy, też potrafiliśmy stworzyć dobre sytuacje.
Wiele takich momentów było 50-50. Zdecydowanie końcówka pierwszej połowy, dominacja rywala, który osiągnął przewagę, nie potrafiliśmy z tego wyjść, ale w przerwie meczu, kiedy dokonaliśmy czterech zmian zaplanowanych, bo zawodnicy wiedzieli, kto wchodzi w jakim momencie, to pełna dominacja pierwsze 10 minut nakreślona bramką i to był taki moment pokazujący, że z tak silnym rywalem potrafimy wrócić do gry. Też pozycja pierwszej połowy personalna i drugiej połowy, no to jest taka namiastka tego, że zawodnicy jeszcze rywalizują, to jeszcze nie jest tak do końca pewne, kto wyjdzie na ten pierwszy mecz. Zarys, szkielet drużyny jest, ale na kilku pozycjach jeszcze do końca będzie się towarzyło. Tak jak mówię, też układ młodzieżowca, poszukiwanie tej ósemki. No właśnie, no, miałem to przygotowane na troszkę później, ale pan już wybiegł z tym. Jedna taka niespodziewana sytuacja na tym obozie, transfer Michała Trąbki, który tak naprawdę od pierwszego telefonu do wylotu jego upłynęło niespełna pewnie 24 godziny. I teraz wiem, że będzie pan poszukiwał zawodnika i po pierwsze, jak pan zareagował na to, że Michał Trąbka odchodzi, a po drugie, jak wyglądają poszukiwania? Czy już są uruchomione jakieś kontakty i jak to będzie wyglądało? Może pan zdradzić kuchnię dla kibiców? Ja mam taki system pracy, że lubię jakby poruszać się w takim systemie z dnia na dzień. Po prostu wstajesz danego dnia, masz coś zaplanowane. Nie do końca możesz przewidzieć, co się wydarzy. Wiadomo, że rynek transferowy też jest taki, że może się wydarzyć, że ktoś będzie chciał kupić twojego zawodnika i tak się stało z Michałem Trąbką. Dodatkowo Michał też był zdeterminowany na ten transfer. Można powiedzieć, że pojawił się jakby problem, ale ja zawsze powtarzam, że w problemach są rozwiązania. No teraz nie usiądę, nie będę narzekał. Mało tego, mamy czasu dwutorowo. Z jednej strony szukamy teraz jakby w tym układzie personalnym przy kontuzji Guliniera, kto mógłby ewentualnie na to pierwsze spotkanie być wartością dodaną. Druga sprawa, szukamy też jak gdyby na rynku, jesteśmy jak gdyby aktywni teraz każdego dnia. Nie jest ta prosta sytuacja, bo kiedy zostałeś jak gdyby przymuszony, że musisz szybko działać, gdzie nie przewidziałeś tego, skąd mogliśmy to przewidzieć. Także no, ja bardziej mówię, że w problemach są rozwiązania, nie ma co narzekać. Trzeba szukać tutaj rozwiązania i w drużynie, i też jak gdyby na zewnątrz w transferze. Na pewno jesteśmy aktywni, szukamy. A jak to wyglądają te poszukiwania? Czy już jakieś dostaje pan materiały z zawodnikami potencjalnymi, którzy mogą dołączyć? Czy coś menedżerowie już dzwonią? Są jakieś propozycje? No jest na bieżąco wytypowanych wielu zawodników. Też poruszamy się w układzie zawodników jak gdyby polskich, zawodników jak gdyby zagranicznych. No to wymaga trochę czasu, bo też moim zdaniem taka praca na obozie jest mocno absorbująca. Kiedy masz dwie jednostki, jest tak dużo pracy, że tak naprawdę ja dopiero dzisiaj po sparingu mogłem tutaj w Albir gdzieś wyjść i zobaczyć po raz pierwszy tutaj morze. W ostatnim dniu pobytu tutaj na obozie, oprócz treningów, oprócz tego, co na bieżąco robimy, no, trzeba usiąść, obejrzeć, weryfikować zawodnika, to wymaga czasu, także tej pracy jest bardzo dużo. No, mamy wyselekcjonowane pewne kwestie, ale no, też zastanawiamy się, bo też w jakimś stopniu dokonanie takiego ruchu musi być kwestią taką, że, żeby ta wartość była dodana, żeby w tym wszystkim nie było pomyłki. Też nie wiemy do końca, czy Matthew Grimier wróci jak gdyby na przyszły tydzień. Jest to procentowo mniejsza szansa, ale no, gdzieś mówi się, że dopiero wróci na mecz przed Śląskiem. Także no, musimy tutaj być aktywni i musimy sobie z tym poradzić. Mimo, że jesteśmy u progu rundy wiosennej, to porozmawiajmy troszkę o rundzie jesiennej. 11 miejsce, Stali Mielec, 22 punkty. Według pana to dobry wynik? Ja sądzę, że to, co jest za nami, to jest zawsze fundament. I myślę, że to jest fundament, na którym stoimy stabilnie, bo też wiemy, że na te punkty zapracowaliśmy. Te mecze, które wygraliśmy, te mecze, które punktowaliśmy remisem, to były mecze takie, po których mieliśmy przeświadczenie, że to były zasłużone punkty. Zawsze można powiedzieć, że w dwóch, trzech meczach mogło się to potoczyć bardziej punktowo i mielibyśmy tych punktów więcej, ale no w piłce nie zawsze gdyby to wszystko tak się sumuje. Oczywiście mamy jeszcze mecz zaległy. Gdyby ten mecz zaległy był rozegrany i te punkty byłyby zdobyte, ta sytuacja nasza w tabeli na półmetku byłaby jeszcze lepsza. No niestety tego meczu wtedy nie udało się z LKS-em rozegrać. Będziemy ten mecz rozgrywać bodajże między trzecią a czwartą kolejką. Tak już jest podana data.
Natomiast chciałem wrócić też do tych sytuacji newralgicznych, ponieważ dużo i głośno było panu w rundzie jesiennej. Początek sezonu średni, ale to jeszcze można było w jakiś tam sposób powiedzieć, że no, po prostu pan kompletował skład na bieżąco. Natomiast później po 4 porażkach z rzędu pojawiły się głosy, że pan powinien odejść. Nawet padało nazwisko Pawła Stano, który miałby pana zastąpić. Jak pan wtedy reagował na to wszystko? Jak to wyglądało od wewnątrz? Jak pana reakcje i jak to się znosi takie rzeczy? No, ja już powtarzałem wielokrotnie w tamtej sytuacji, że dzieckiem nie jestem. Mam już spore doświadczenia. W wielu sytuacjach potrafiłem sobie poradzić. Piłka nożna to są jakby emocje z zewnątrz, kibice, też jak gdyby piłkarze też mają emocje, my trenerzy mamy emocje, także takie rzeczy się pojawiają. Ja w takich sytuacjach przede wszystkim mam takie zasady, że poruszam się w swojej przestrzeni, w mojej głowie, jak gdyby układam sobie wszystko to, co mam robić, zarządzam trudnym momentem. Zresztą potwierdziłem, że to umieliśmy wspólnie z drużyną i sztabem zrobić. Ja myślę, że początek sezonu, jeżeli mówimy o tym, że on był jakby nie za ciekawy, to mówimy o 3 pierwszych spotkaniach, kiedy remisowaliśmy u siebie z Krakowią, prowadząc 2-0 z Piastem, wyrwany taki punkt po ciężkim boju i przegrana z Puszczą, to rzeczywiście ten start, 2 punkty w 3 meczach, nie można było być zadowolonym, ale też wiedzieliśmy, że startujemy całkowicie z nowym układem drużyny. Ale dalsza część sezonu, 5 spotkań, 10 punktów, wygrane ze Śląskiem, z Radomiakiem, z Zagłębiem. Myślę, że każda z tych wygranych w dobrym stylu napawała optymizmem. Dołek, który się wpakowaliśmy, miał ten powiedzmy mianownik, że przegrywaliśmy 1 bramką. Nie zawsze będąc takim zespołem zdecydowanie gorszym, no, brakowało czegoś, na co zwróciliśmy uwagę wychodząc z dołka, że trzeba było dokonać kilku zmian personalnych, troszkę zmienić kształt gry zespołu. Mniej rotowaliśmy się między 10 a 8. Dziesiątki wtedy zaczęły grać bliżej Szkurina. Też układ personalny, że to Wołkowicz był tą lewą 10. Także dopuszczenie doświadczonego Leandro. No to był ten moment, kiedy potrafiliśmy zaradzić tej trudnej sytuacji. Nie tylko poprzez to, że powiedzmy walczyliśmy, ale uważam, że takie mecze jak w Szczecinie, w Warszawie z Legią, czy też mecz z Górnikiem Zabrze, który był mocno na fali, no udowodniliśmy, że potrafiliśmy wrócić na dobre tory, prezentując troszkę inny system gry, bo takie mecze jak z Zagłębiem, z Radomiakiem czy ze Śląskiem miały wymiar gry pozycyjnej, miały wymiar wyższych podejść, jeżeli chodzi o grę obronną, tych akcji pressingowych takich było więcej. Tutaj graliśmy grę bardziej taką bezpośrednią, bardzo mocna kontra, też uważam, że jeżeli mówimy o kontrze, to jest taki element, w którym na pewno byliśmy w czołówce tej rundy, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. A jak pan osobiście reagował na te głosy, na ten transparent, na te pytania dziennikarzy, sytuacja słuchaj młody człowieku? Zawsze powtarzam, w takich trudnych sytuacjach trzeba normalnie oddychać. Tak powiedziałem, mam swoje wnętrze, mam swoją przestrzeń, mam swoje doświadczenia. Z perspektywy tych kilkunastu lat pracy, jeżeli mam oceniać taką swoją, powiedzmy, strukturę mentalną, to uważam, że jestem dosyć silnym człowiekiem w takich właśnie trudnych sytuacjach. Udowodniłem to sobie, innym i z tych doświadczeń korzystałem. Także ewidentnie tutaj to są takie sytuacje, którymi umiem zarządzić. Tutaj w prywatnej rozmowie pan mówił, że troszeczkę wzoruje się na grze Bayeru Leverkusen. Jak wiemy, ten zespół odnosi niesamowicie dobre wyniki. I moje pytanie, od kiedy pan gdzieś to zaczął analizować, ten zespół? Przed jego sukcesami, czy już jak zaczęli wygrywać? I na czym to polega, żeby tak przedstawić pokrótce? Może nie tyle, że się tak dosłownie jakby wzoruje, jak też w jakim stopniu, kiedy byłem kilkanaście lat temu jeszcze choćby asystentem w sztabie Pawła Janasa, byłego selekcjonera, też jak gdyby takim czymś, czym mocno się zajmowałem wtedy, była analiza i kiedy analiza gry i kiedy przetransportowałem się, powiedzmy, w 2011 roku na pozycję młodego 36-letniego trenera w Ekstraklasie, też jak gdyby tych analiz nie przetransportowałem na asystentów, zostawiłem je przy sobie. Wielokrotnie, powiedzmy, w jakimś tam momentach, latach pojawiają się zespoły na świecie, które no, są wyraziste, które nadają trend, gdzie można sobie nie tyle skopiować, ale zawsze sobie można coś zapożyczyć, coś, można powiedzieć, takie słowo jest ukraść.
Także no teraz poszukując w okresie zimowym jakichś takich analogii do systemu, w którym gramy, to na pewno poszukując w lidze angielskiej, no nie do końca można było coś ciekawego znaleźć. Także tutaj między świętami a Sylwestrem trafiłem na taki materiał, jak gdyby materiał sam sobie stworzyłem, jak gdyby patrząc, analizując wszystkie mecze Bayeru Leverkusen. Na pewno jest to coś, co jest podobne jak gdyby strukturalnie do naszego systemu i są na pewno rzeczy, które można zapożyczyć. Są rzeczy, które no, występują też jak gdyby w grze naszych klubów ekstraklasy, patrząc na strukturę gry 3-4-2-1, ale wiadomo, że no, tam wykonanie tego i poziom intensywności jest dużo wyższy, ale no, to są ciekawe materiały, które gdzieś tam można zapożyczać do swojej pracy. Jak pan mówi, rozpoczął pan karierę w wieku 36 lat, ale można powiedzieć, że piłka nożna się nieco zmieniła od tamtej pory. Wówczas pan pracował sam lub z jednym asystentem. Dzisiaj ma pan tych asystentów trzech, bo to Łukasz Czajka, Paweł Barylski i Andrzej Urszulak. I moje pytanie brzmi, jak pan się odnajduje, jak wygląda różnica pomiędzy pracą samemu czy w dwójkę, a z tak rozbudowanym sztabem? No tak właśnie kiedyś bywało, że kiedy tą pracę rozpoczynałem 13-14 lat temu, w tamtym czasie te sztaby ekstraklasowe, no zazwyczaj tak było. Był pierwszy trener, drugi trener, trener bramkarzy i to był standard. Czasami pojawiał się jakiś asystent, także te sztaby były mocno 3-4 osobowe. Ja bardzo długo współpracowałem i do dzisiaj współpracuję z Andrzejem Orszulakiem, który jest takim współtwórcą tego, co się wydarzyło na przełomie tych kilkunastu lat. Cztery podejścia do awansu, cztery awanse, też takie wychodzenie z trudnych sytuacji, kiedy trzeba drużynę uratować przed spadkiem. No wtedy, w tych czasach, no, można powiedzieć, że człowiek ogarniał wiele kwestii sam. Prowadzenie treningów, analizy. Teraz po raz pierwszy od tego sezonu pracuję w większym sztabie. Jest jeszcze Łukasz Czajka, jest Paweł Barylski. Patrząc na to, jak wyglądają sztaby tych klubów ekstraklasowych, gdzie jest Legia, Lech Poznań, no przede wszystkim Raków Częstochowa, gdzie jak gdyby no, udział tego pierwszego trenera to jest jakby zagadywanie tym wszystkim, nakreślanie tego wszystkiego, ale też rozdzielanie zadań asystentom. No ja po raz pierwszy tak jakby w ujęciu tego półrocza no, pracuję, że pewne kwestie zatrzymuję dla siebie, ale też te kwestie rozdzielam dla asystentów. Po raz pierwszy też zauważyłem, że to są takie kwestie, że kiedy asystenci prowadzą pewne, powiedzmy, zadania, czy to jest w grze obronnej, czy w grze ofensywnej, można z boku trochę stanąć, przyjrzeć się, tym bardziej, że ja wiem doskonale, co zaplanowaliśmy, nad czym pracujemy, co robimy. Wtedy mogę się przyjrzeć mocniej zawodnikom i przyjrzeć się temu, co się w tym treningu dzieje. Dodatkowo wiadomo, że nagrywamy każdy trening, później można to przeanalizować, przetransportować na taką analizę, wyciąganie wniosków i wydaje mi się, że to jest taki postęp, który następuje, chociaż no, czasami trudno mi się tak jakby przyzwyczaić do tego, że tą część muszę jak gdyby przekierować na asystentów, ale w tym kierunku jak gdyby świat podąża. Panie trenerze, cztery awanse, dwa razy w dość dramatycznych okolicznościach utrzymuje pan zespół, natomiast odnoszę wrażenie, że gdzieś pana praca jest troszkę bagatelizowana i niedoceniana. Chociażby przez pryzmat tej ostatniej rundy, gdzie pierwsze gdzieś tam potknięcie i już od razu zaczęło się nagonka. Skąd to się bierze i czy ma pan chęć udowodnienia opinii publicznej, że trener Kiereś to jest dobry fachowiec? No, myślę, że każdy ma swoją drogę podczas tej swojej, powiedzmy, wyprawy życiowej i w różnych dziedzinach. Ci, którzy dochodzą do jakichś, powiedzmy, sukcesów, dochodzą na jakiś szczyt, no to tak naprawdę podążają też poprzez takie momenty, że jest wyboiście. No ja mocno to odczuwam, że rzeczywiście tak jest, ale tak powiedziałem, taka siła mentalna jest i dążenie, determinacja jest taką, powiedzmy, czymś, co sobie mam i jakby takim, powiedzmy, akcentem podążam i jak gdyby nie zrażam się. Myślę, że każdy może wyrazić o innych osobach jakby swoje zdanie. Ja jestem jeszcze człowiekiem ambitnym, uważam, że ostatniego słowa też jak gdyby nie powiedziałem. Staram się jakby rozwijać. Także myślę, że sporo przede mną. Ale czuje pan, że jest właśnie pan niedoceniany i to być może przez pryzmat tych filmików słynnych z czasów Bełchatowa, czy tej sytuacji Bełchatowa, kiedy
Został pan zwolniony na 9. miejscu, wrócił pan na ostatnie 3 kolejki jako pracownik klubu i spadł pan z GKS-em wtedy z ligi. Czy to przez... No na pewno to były trudne momenty, bo to był taki moment, kiedy prowadziłem GKS Bełchatów przez 2,5 roku, można powiedzieć, z dobrymi wynikami, też będąc najmłodszym trenerem wtedy w Ekstraklasie. I to był bardzo mocny okres. No zresztą można powiedzieć, że w klubach raczej pracuję długo. Ponad 100 razy prowadziłem GKS Bełchatów, ponad 100 razy Górnik Łęczna. Są jak gdyby takie wyniki, które, że w historii tych klubów prowadziłem najwięcej jako trener, no powodują to, że... Zgubiłem moment. No, że czy ten pryzmat tego spadku z GKS-em Bełchatów... No tak, to był taki no, trudny moment, gdzie robiłeś dobre wyniki, kiedy byłeś awansowałeś z GKS-em do Ekstraklasy, bo pamiętam po 4 kolejkach byliśmy liderem, po 10 wiceliderem, po 15 kolejkach byliśmy na 3 miejscu, ale po 22 na 8, 9 miejscu nastąpiło zwolnienie, mocno mnie to bolało. Tym bardziej, że byłem wychowankiem gdzieś GKS-u, Bełchatów, później powrót na to na stanowisko w momencie, kiedy drużyna już nie była na 9, to była na 16, jak gdyby zrzucenie na kart tego wszystkiego, co się działo podczas mojej nieobecności, no było bolesne i jak gdyby zachwiało taką moją pozycją na rynku, którą musiałem systematycznie przez te lata odbudowywać i cały czas na to też pracuję. Ostatni klub przed Stalą Mielec to Górnik Łęczna i 2 awanse z drugiej do pierwszej, z pierwszej do Ekstraklasy i później po rundzie jesiennej i kawałku rundy wiosennej zrezygnował pan z pracy ze względu na zdrowie. Jak z pana zdrowiem teraz? No tak, to był bardzo fantastyczny okres w Górniku Łęczna, gdzie można powiedzieć, zdecydowałem się na taki ruch do drugiej ligi, bo ja trochę tak traktuję propozycję, druga liga, pierwsza to jest jeden poziom. To zależy, jaki klub się po mnie zgłasza. Wiadomo, że Ekstraklasa to jest zupełnie inny wymiar. Wtedy wybrałem Górnika Łęczna kosztem oferty czy ofert pierwszoligowych. Zdecydowałem się właśnie na współpracę z dyrektorem Nikitowiczem, który bardzo nalegał, żeby tam przyjść. No to był fantastyczny czas, 2 lata z drugiej ligi do Ekstraklasy. Bardzo szybko, może za szybko, bo też można powiedzieć, transportowaliśmy 2 lata zawodników z poziomu drugiego, z trzeciego można powiedzieć, drugiej ligi, trzeci poziom rozgrywkowy na Ekstraklasę, zbyt duży przeskok. No dla mnie to był też trudny czas, bo kiedy awansowaliśmy, kiedy był ten sukces, kiedy moja jak gdyby wartość rynkowa, pozycja na rynku się odbudowała, no doświadczyłem trudnej choroby, tak, która no wybiła troszkę mnie z rytmu. Pracowałem przez dłuższy wymiar, powiedzmy w takim wymiarze, prowadząc w trudnych warunkach, bo też Górnik Łęczna nie był faworytem, miał sporo problemów, jeżeli chodzi o poziom kadry w Ekstraklasie. Też nie do końca chyba klub jeszcze był wtedy przygotowany tak jakby na taki przeskok. No ta choroba na pewno mnie sporo kosztowała i przed taki moment, kiedy musiałem powiedzieć pas, kiedy musiałem też jak gdyby no, zająć się sobą, ale też to był taki okres, który musiał nastąpić. Finał tego wszystkiego to był skuteczny finał, który no, skończył się dobrze dla mnie i pełen energii szedłem tutaj do Mielca, bo kiedy ta oferta się pojawiła, pamiętam, rozmawialiśmy raptem 2 dni, także miałem sporo energii, sporo werwy do tego, żeby się zmierzyć z trudnym zadaniem, bo też przybycie do Mielca, do drużyny Stali, która w tamtym czasie była 9 meczy bez zwycięstwa, był problem ze strzelaniem bramek w tych 9 meczach, tylko 2 gole. I tak samo wypełnienie limitu młodzieżowca, gdzie miałem do dyspozycji jednego zdrowego. Także no to był wyczyn taki, który no rzeczywiście nie był łatwy do zrealizowania, ale się udało. Też wracając do tej sytuacji, tak naprawdę po rezygnacji z Górnikiem Łęczna, z pracy w Górniku Łęczna, przez rok pozostało pan bez pracy. Z czego to wynikało? Z braku ofert, czy zdrowia, czy po prostu nie chciał pan brać byle czego? No po okresie pracy w Górniku Łęczna, kiedy wykonałem taką pracę, 2 awanse z rzędu, na taki powiedzmy brak ofert jakby nie mogłem narzekać.
Oczywiście nie będę tutaj teraz też zakopywał w rzeczywistości, były to bardziej oferty pierwszoligowe. Moją ambicją było pozostać jak gdyby w Ekstraklasie, ale w pierwszym półroczu te propozycje jak gdyby nie były finalizowane ze względu na to, że całkowicie pół roku poświęciłem na dokończenie tych spraw zdrowotnych, żeby się jak gdyby być w pełni zdrowym i to się udało. Drugie półrocze właśnie tej przerwy to był ten moment, kiedy już jak gdyby rozglądałem się jak gdyby za powrotem do pracy. Niektóre oferty jak gdyby nie zbiegły się z tym, co chciałem, bądź nie potrafiliśmy gdzieś tam wspólnie się dogadać, bo nie zawsze ta propozycja pracy to jest jak gdyby ten wspólny jak gdyby mianownik, tak? To też jakby dwa podmioty muszą się zgrać i stal Mielec, tak? W marcu, dzisiaj mija chyba bodajże 10 czy 11 miesiąc mojej pracy tutaj w Mielcu, także jestem bardzo zadowolony, że trafiłem do takiego środowiska i mogę się tutaj realizować. Chciałem też wrócić do Pana jako trenera. Jak by się Pan scharakteryzował i jakby Pan odpowiedział na to, że przylgnęła do Pana łatka takiego trenera defensywnego z tą nową, młodą falą trenerów, którzy dzisiaj wchodzą do Ekstraklasy, którzy pierwsze, co przedstawiają, to że będą grać ofensywny, ciekawy dla oka futbol. I jeszcze też dodałbym pytanie, jak Pan się zmienił na przestrzeni lat jako trener? Ja nazywam siebie takim trenerem, który umie wykonać zadania. Jeżeli podejmuje się grę awans, to mówię, cztery podejścia, cztery awanse. Nigdy nie zawiodłem. Sezon ma to do tego, że zawsze można dużo mówić, dużo nakreślać. Samo powiedzenie, że będzie grało się ofensywnie. Ja też bym, jak gdyby mam, lubię futbol ofensywny oglądać. Też jak powiedziałem, lubię śledzić różne kluby zagraniczne. Ale często jak gdyby staram się jak gdyby, tak jak zaczęliśmy sezon tutaj w Stali Mielec. Uważam, że tak jak mecze z Zagłębiem Lubin, uważam, że to był najlepszy mecz, jeżeli chodzi o grę w ataku pozycyjnym, akcje, bramki, które zdobyliśmy, uważam, że można sobie to otworzyć i zobaczyć, że to były akcje wypracowane w pewnych strukturach ofensywnych, schematów. Mecz ze Śląskiem, gdzie prowadząc 1-0 się nie cofnęliśmy, wysoki pressing, atak pozycyjny na połowie rywala, podwyższenie na 3-0, to były bardzo dobre momenty. Ale kiedy poczuliśmy dużą pewność, kiedy chcieliśmy podążać tym schematem, mimo że graliśmy, uważam, bardzo dobry mecz po Zagłębiu Lubin na Lechu Poznań, przegrany 2-1. I w następnej kolejce, mając 23 sytuacje w meczu z Koroną i przegraliśmy 3-2 po głupich błędach, kiedy w następnych meczach na styku przyszły porażki, to kiedy wychodzisz z trudnej sytuacji, czasami trzeba nie powiadać bajek, że będziemy grać ofensywnie, tylko trzeba klubowi dać profity w postaci punktów i jeżeli trzeba zagrać troszkę pragmatycznie, trzeba zagrać bardziej taki futbol bezpośredni, bardziej skuteczny, to jest taki moment, to trzeba tak zrobić. Także tutaj też w jakimś stopniu przejechaliśmy na obóz. Wiadomo, że kończyliśmy sezon bardziej w układzie takiej gry z kontry, ale do tego zawsze możemy wrócić. To zawsze w każdym meczu będzie wykorzystane, bo faza kontry, faza defensywy się pojawia. Tutaj ewidentnie pracowaliśmy nad ofensywą, nad atakiem pozycyjnym, nad otwarciami, nad budowaniem gry. Najwięcej czasu tutaj poświęciliśmy, także to nie jest tak, że my tutaj jako drużyna nie staramy się grać ofensywnie. Ja powiem w ten sposób, że jeżeli analizujemy bramki Stali Mielec tutaj na jesieni, to też my jesteśmy zespołem, który kilka bramek zdobył ze stałych fragmentów, a jeżeli policzymy to w skali innych drużyn, jesteśmy jednym z bardziej skutecznych zespołów, jeżeli chodzi o bramki z gry. To też jest efektywność, jeżeli chodzi o pewne aspekty. Ja też dążę do tego, że nie zawsze mówię piłkarzom o tym, że chcielibyśmy kontrolować jak gdyby spotkanie przez większe posiadanie. Ale jeżeli tak się nie dzieje, to uważam, że pracując nad atakiem pozycyjnym, mając na przykład w danych meczach mniejsze posiadanie, a mając jak gdyby sposób na te akcje, jeżeli nawet będzie ich mniej, to możemy też mieć z nich jakość. I wydaje mi się, że z pozycji jesieni w kilku takich meczach, gdzie na piłce byliśmy w mniejszym procencie, tak na Legii, ale te akcje miały dobrą jakość. Pogoni Szczecin,
mniejszym wydaniu byliśmy przy piłce, ale te akcje, które zbudowaliśmy, miały bardzo dużą jakość i jeszcze były finalnie bramkami. Także no tutaj ja uważam, że staram się gdyby rozwijać, też patrzę na futbol ofensywny, ale kiedy trzeba grać bardziej w defensywie, to gramy. To też jak gdyby kreuje troszkę liga. No my też nie mamy w tej chwili takiej kadry, która jest w stanie zawsze dominować rywala. Wydaje mi się, że też rynek naszej ligi idzie w tym kierunku, że coraz więcej jest obcokrajowców i myślę, że ci obcokrajowcy mają coraz więcej jakości. Także perspektywa rywalizacji nie wydaje się taka łatwa w Ekstraklasie. I ostatnie pytanie na koniec. Jak będzie wyglądała Stal Mielec na wiosnę? Czy to będzie właśnie, tak jak Pan mówi, to nad czym pracowaliście tutaj na obozie, bardziej ofensywna? Czy po prostu, jakby Pan scharakteryzował, czy to będzie wszystko zależało od rywala, który akurat się trafi? No mocno może zależeć też od rywala. My w jakim stopniu teraz na obozie przygotowywaliśmy się do, tak dwutorowo powiedziałem. Z jednej strony widzimy to zgrupowanie przez pryzmat meczu z Puszczą, ale z drugiej strony nie możemy pominąć pewnych aspektów, których będziemy korzystać z innymi zespołami, które prezentują inny styl w trakcie sezonu. Także dwutorowo patrzyliśmy na te przygotowania. No, jaką drużyną będziemy? Ja myślę, że co byśmy nie powiedzieli, w jaki sposób byśmy chcieli grać, no to musimy być drużyną skuteczną, która będzie miała skuteczność w organizacji i będzie starała się stwarzać jak najwięcej akcji ofensywnych i je finalizować. Myślę, że to by był kierunek. Chcielibyśmy się w tym odnaleźć. Myślę, że też jeżeli mówimy o grze ofensywnej, mówimy o budowaniu gry, no to też musimy być bardzo dobrzy w fazie przejściowej, reagować na straty piłki. Początek sezonu jesieni, no kontrapressing był naszym bardzo mocnym elementem, jeżeli chodzi o moment straty piłki, czy na własnej połowie, czy na połowie rywala. Na to umieliśmy reagować i też tutaj na to zwracaliśmy uwagę. Także chcielibyśmy zaprezentować jak najwięcej aspektów ofensywnych, też kreować wysoki pressing, być na piłce, ale no życie przyniesie, w jakim stopniu będziemy mogli to, powiedzmy, realizować w Ekstraklasie na tle mocnych rywali. W jednej z wypowiedzi mówił Pan, że nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje. Ja mogę tylko potwierdzić, treningi, drużyna mocno pracowała, mecze sparingowe to udowodniły. Także życzę powodzenia w rundzie wiosennej i zobaczymy w czerwcu pewnie, gdzie będzie Stal Mielec na koniec. No tak, no sezon ma tu do tego, że zawsze można coś opowiadać. Ja zawsze mówię, że to co przed nami, no to jest ta przyszłość, która musi być zweryfikowana. Zawsze w piłce chodzi o to, że jeżeli o czymś mówisz, chodzi o tą wiarygodność. Także no do tego będziemy dążyć, żeby tą wiarygodność potwierdzić na boisku. Naszym celem podstawowym jest utrzymać się w Ekstraklasie, ale takim celem bardziej ambitnym, poprawić miejsce z poprzedniego sezonu i też taki cel musimy sobie stawiać. To jest ten cel wyższy. Wypełnienie limitu młodzieżowca. No, takich kwestii jest wiele. No, do zobaczenia na stadionie. Mam nadzieję, że wspólnie z kibicami będziemy świętować dobre momenty. Na to liczymy. Także kończymy zgrupowanie, Stal Mielec kończy zgrupowanie w Hiszpanii. Myślę, że udane. Właśnie jakby Pan w skali tak 1 na 10 na koniec jeszcze ocenił to zgrupowanie dzisiaj? No bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo wysoko. No nie chcę takiej oceny w skali 1 do 10. Myślę, że bliżej tej dziesiątki to można tak to oceniać. Bardzo dobra pogoda, bez zakłóceń, boisko treningowe bardzo dobrze przygotowane, warunki hotelowe też bardzo pozytywne, jedzenie. Wszystkie jednostki zrealizowaliśmy. Bardzo dobra atmosfera na obozie, bardzo dobra też atmosfera pracy, dyscyplina. Dobra atmosfera w sztabie, to są takie rzeczy, które na pewno są wartością dodaną, które też tworzą fundament pod to, jak to może funkcjonować. Także żegnamy się z Hiszpanią w takim bardzo pozytywnym ujęciu, w takim pozytywnym poczuciu, że wykonaliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy i wierzymy w to, że to będzie procentować podczas rundy wiosennej. Tymczasem już kolacja na nas czeka, jaki dzisiaj wieczór, ponieważ tutaj w hotelu co wieczór mieliśmy inną kuchnię. Trenerze, sprawdzał Pan, co dzisiaj będzie? No dzisiaj nie sprawdzałem, ale na pewno będzie to smaczna kolacja, bo tutaj jakichś takich zakłóceń, jeżeli chodzi o jedzenie, nie było. Jest szeroka gama, jeżeli chodzi o wybór jedzenia i chętnie tą ostatnią kolację tutaj zjemy. Także żegnamy się z Hiszpanią, można powiedzieć do widzenia, adios. Do widzenia.